Witam bardzo serdecznie, witam moich odbiorców, moich znajomych, hodowców, którzy oglądają mój kanał, subskrybentów. To będzie taki krótki filmik informacyjny, że tak powiem. Chodzi mi o to, że na Facebooku została założona mi blokada konta, która będzie obowiązywała przez miesiąc. Ta blokada dotyczy tam takich kwestii, które mi się bardzo nie podobają, jeżeli chodzi o niedawno odbyte święto niepodległości i zachowania ludzi, którzy no, w moim mniemaniu zachowywali się po prostu jak małpy. Dlatego tam skomentowałem, prowadziłem, że tak powiem, konwersację z pewnymi osobami, którym nie podobała się moja opinia. Dlaczego o tym mówię? Mówię tutaj o tym, że to konto jest zablokowane. Informuję was o tym, że rozpocząłem tam kilka takich sprzedaży na markecie Marketplace i przez to też nie będę mógł tam po prostu teraz przez miesiąc sprzedawać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że założony przeze mnie internetowy sklep na Facebooku również będzie, że tak powiem, zamknięty przez miesiąc, ale w dalszym ciągu trwają, że tak powiem, rozmowy z kontrahentami, z którymi będę chciał podjąć współpracę, więc na pewno na 100% za niedługo ruszy sklep internetowy, na którym będę zamieszczał produkty, na którym również też będę chciał prowadzić aukcję gołębi. W planach jest budowa nowego gołębnika, już mam zezwolenie na budowę tego gołębnika, w którym będę zamieszczał gołębie, które będą wystawiane, że tak powiem, do aukcji i na sprzedaż. W tym roku prawdopodobnie może się tak stać, że nie będę miał żadnych gołębi, ale jeżeli będą, to oczywiście za miesiąc na pewno pokażą się te gołębie na Facebooku, na grupach, na których jestem tam zapisany, czyli na PZHGP, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych i tak dalej, tych grup jest tam dość sporo. Także to jest taka krótka informacja, więc powtarzam. Konto na Facebooku mam zablokowane przez miesiąc ze względu na to, że skomentowałem nieludzkie, moim zdaniem, zachowania ludzi, którzy szerzyli tam nienawiść, złość i tak dalej, dlatego też niektórym osobom się to nie podobało. Nie będę mówił, o kogo chodzi, bo nie chcę wstrzymać jakiejś awantury, gniewu i tak dalej na moim kanale. Nie chcę, żeby był jakiś hejt. W komentarzach możecie napisać, co o tym myślicie i tak dalej, ale głównym celem tego mojego dzisiejszego vloga jest to, że taka informacja, że po prostu to konto jest zablokowane i nie będzie tam odbywać się na razie żadna sprzedaż. Może do jakiegoś czasu, do dwóch tygodni, do tygodnia uruchomiony zostanie sklep internetowy, więc jeżeli zostanie uruchomiony, wszystkie informacje podam na Instagramie lub tutaj na kanale, na moim kanale na YouTube. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, miłego dnia.